A oglądałeś Zenka? Żenka? Tak. Nie wiem, ja wiem, jak to się skończy. A powiedz, a propos Żenka, a ty potrafiłby być taka wista, wyjść ze swojej estetyki i zaśpiewać na przykład coś Zenona? Bo żarty żartami, on tu był. Ja był u mnie dwa razy i to jest mega skromny człowiek. I myślę, że jemu krzywdę najbardziej robią, szczególnie ci władcy marionetek z TVP, próbując z niego zrobić popstar. Ale to jest bardzo sympatyczny człowiek. Bardzo, otwarty, bardzo skromny. Skromny. Jak mu to dałem kiedyś gitarek, poprosiłem, żeby zagrał, to musieliśmy studio zamknąć, żeby skończył. Bo on tak kocha grać. Super. Abby śpiewał. Potem sobie przypomniał Limala. Potem wszedł na Bonnie M. No, a ja potem zaczął Drupiego. Nie, to jest jednak talent. Dobrze, ja tak nie umiem. Potrafiłbyś zaśpiewać coś Zenka? Nie, ja tak nie umiem zaimprezować. Ale może z tobą w duecie? Dobrze, dobrze, proszę bardzo. Ja wręcz, a gdzie ty masz swój mikrofon? Ja mam tu. A dlaczego? Więcej pogłosu poproszę. Jak Violetta Villas tak mówiła. Co to jest za temat? To pierwszy akord. Odkąd zobaczyłem ciebie, Kuba. Nie mogę coś tam. Coś tam. Dobra, refren. Przez te oczy zielone, brązowe oszalałem. Gwiazdy, nie wiem, przychodzą tu na kanapę już od lat. A ja serce zmęczone, czy jakieś tam, ci wyrwałem. Małe. Tak zaczyna się i szaleje wokół świat. Jeszcze musisz coś zaśpiewać. I teraz improwizacja jazzowa. Grajcie jazz. Kim pirimim, jakieś takie tła para papa. Oszalałem. Jeszcze, fantastycznie. Petarda, Ralf Kamiński. Od jutra na Spotify, od jutra we wszystkich serwisach streamingowych.